Dzień dobry, a my mamy już połączenie pomiędzy Warszawą a Szczecinem z posłem Koalicji Obywatelskiej Arkadiuszem Marchewką. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mamy ostatni odczyt inflacji 17,9% i jest to odczyt szacunkowy, wstępny, więc jest duże prawdopodobieństwo, że ten ostateczny wynik przekroczy 18%. Czy pan osobiście i cała Platforma podziela opinię, że raty kredytów, stopy procentowe powinny nadal w tym obliczu rosnąć? Przede wszystkim chcę powiedzieć, że Narodowy Bank Polski powinien wykazać się innymi działaniami, które przede wszystkim mogłyby spowolnić ten szalejący wzrost inflacji, bo prawda jest taka, że nieskuteczność prezesa Glapińskiego jest tak wielka jak poziom inflacji. My zaproponowaliśmy jako Platforma Obywatelska pakiet rozwiązań i jednym z tych rozwiązań jest, aby właśnie Narodowy Bank Polski wypuścił czy wydał obligacje tak zwane antyinflacyjne, żeby każdy, kto ma oszczędności do 50 tysięcy złotych, mógł te obligacje kupić. Jasne, to panie pośle. Tylko, że w przyszłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej stanie przed kolejny raz przed dylematem podnosić, nie podnosić. Z rządu padają takie sugestie, że trzeba byłoby jeszcze podnieść kilkukrotnie o 25 punktów bazowych. Trzeba podnosić? Kredytobiorcy muszą się szykować? No, prawda jest taka, że decyzje, które może podjąć Rada Polityki Pieniężnej, mogą być trudne, ale trzeba powiedzieć jasno, że te decyzje powinny, może inaczej, to jest spóźnione, dlatego że już ponad rok temu Rada Polityki Pieniężnej powinna systematycznie te działania podejmować. Narodowy Bank Polski na czele z prezesem Glapińskim, czyli nominatem partyjnym, nie wykazywał się żadnym szczególnym działaniem. Panie pośle, oczywiście zgadzamy się co do tego, że prognozy Narodowego Banku Polskiego i prezesa Glapińskiego nie były trafione, ale jesteśmy w listopadzie, inflacja 18%, szczyt inflacji prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku i to na poziomie 20%. Czy w tym obliczu podnoszenie stóp procentowych, a tym samym rat kredytów jest nieuniknione, jest w pańskiej ocenie konieczne. Czy to jest szansa na zdławienie inflacji? Myślę, że samo podniesienie stóp procentowych o na przykład 25% punktów bazowych wcale nie przyczyni się do tego, że inflacja bardzo, czy dynamika inflacji spadnie. Prawda Czyli jest takie taka, zaciskanie portfeli Polaków nie ma dłużej sensu. To powiem wprost, Narodowy Bank Polski ma inne instrumenty, które mogłyby spowolnić inflację, które mogłyby uchronić oszczędności Polaków, no i przede wszystkim nie drenować tych portfeli. Więc myślę, że to, co jest dzisiaj kluczowe, to myślenie o tym, co jest tu i teraz, bo wakacje miały być przecież, według prezesa Glapińskiego miał być szczyt tej inflacji. Okazuje się, że będzie pewnie ponad 20%. I niestety odpowiedzialny za to jest prezes NBP i po prostu rząd. O tych pozostałych narzędziach, które NBP ma i tych narzędziach, które Platforma chciałaby zaprezentować, będziemy rozmawiać z posłem Marchewką już w radiu internetowym RMF24. Tam zapraszam. 12:06 i 20 sekund dokładnie na zegarach. Z nami cały czas Arkadiusz Marchewka, Koalicja Obywatelska, poseł Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Tak, pan rzeczywiście mówił o tym, że prezes Glapiński przewidywał szczyt inflacji na okres wakacyjny. Teraz już mieliśmy być w tym trendzie spadkowym. Tak się nie stało. Pan mówi o obligacjach, które Narodowy Bank Polski mógłby emitować. Jak miałoby to w praktyce według państwa wyglądać? W praktyce polegałoby to na tym, że każdy, kto ma oszczędności do 50 tysięcy złotych, czyli byłoby to przeznaczone dla ludzi, którzy po prostu mają na przeciętnej wysokości swoje oszczędności, nie są milionerami, mogliby po prostu zachować wartość swoich oszczędności, na które bardzo często odkładali przez całe życie. Ale to jest jedna sprawa. Druga sprawa dotyczy tego, że rząd jest zobowiązany do tego, żeby jak najszybciej sięgnąć po środki z Krajowego Planu Odbudowy. No przecież na stole leży 110 miliardów złotych dotacji, które są bezzwrotne, które mogłyby służyć wsparciu przedsiębiorstw, wsparciu energetyki, służby zdrowia, pacjentów. Rząd tego nie robi. I prawda jest taka, że jeżeli te pieniądze, te miliardy euro trafiłyby do Polski, no to oczywiście wtedy mielibyśmy też do czynienia z możliwością umocnienia się złotego, co też sprawiłoby, że ceny czy koszty dóbr, które importujemy, też mogłyby być niższe. Więc rząd ma naprawdę szereg działań do dyspozycji, ale nic po prostu w tym zakresie nie robi.
Panie pośle, wrócimy jeszcze do Krajowego Planu Odbudowy i do tego, że tych funduszy nie ma. Zresztą dzisiaj w RMF mówimy od rana o tym, że minął październik, czyli ten termin, w którym premier obiecywał złożyć wniosek o wypłatę. Jest 2 listopada, wniosku nie ma i terminu na złożenie tego wniosku też nie ma. Ale pan wspomniał o tych obligacjach dla osób, które mają oszczędności na średnim poziomie 50 tysięcy złotych. Czy to realnie odpompowuje pieniądze z gospodarki, z rynku? No bo celem podnoszenia stóp procentowych jest to, żeby nam w portfelach zostawało mniej, mówiąc dosłownie, i żebyśmy mniej wydawali. Czy są inne jakieś narzędzia, które mogłyby sprawić, że ta konsumpcja będzie w sposób zdrowy, ale malała? No ja myślę, że przede wszystkim rząd powinien zacząć od siebie, po to, aby te wydatki przede wszystkim zmniejszać i szukać oszczędności. To, co mówię i co dotyczy właśnie tych obligacji antyinflacyjnych dla przeciętnych, zwykłych obywateli, no to jest jeden z elementów oczywiście. I jeżeli popatrzymy na to, jakie instrumenty ma Narodowy Bank Polski, co robi rząd, no to myślę, że tutaj rządzący ewidentnie mają do dyspozycji zdecydowanie więcej narzędzi, które po prostu wykorzystywać nie chcą. Myślę, że ściągnięcie z rynku pieniędzy, czyli to, że Polacy mogliby, czy mieliby pewność, że ich oszczędności nie stracą na wartości i mogliby te pieniądze zamrozić w obligacjach, które byłyby zabezpieczone wysokością na przykład inflacji, pozwoliłoby z rynku ściągnąć te pieniądze, bo im więcej tych pieniędzy na rynku jest, tym oczywiście jest większa presja na popyt i może powodować wzrost inflacji, więc to byłby na pewno jeden z czynników. Ale uważam, że obowiązkiem rządu jest sięgnięcie przede wszystkim po środki zewnętrzne. A to mówię dlaczego i dlaczego to ma wpływ też na wydatki państwa. Dlatego, że w związku z tym, że mamy tak wielką inflację i również rząd, czy państwo ponosi wielkie koszty związane z tą inflacją, to znaczy, że musi się coraz więcej zapożyczać. Jeżeli PiS, rząd PiS coraz bardziej nas zapożycza i te koszty obsługi tego długu, tak, czyli odsetek, który mamy płacić, rośnie tak drastycznie do przynajmniej 60 miliardów złotych w przyszłym roku, to ja się dziwię, dlaczego rząd jeszcze nie sięgnął po pieniądze, które leżą na stole, które mogłyby na gospodarkę pracować, przyczynić się do wzrostu wartości złotego i po prostu służyć Polakom. 23 miliardy euro w dotacjach i 11,5 miliarda euro w pożyczkach. Na taką kwotę łączną opiewa Krajowy Plan Odbudowy, z którego fundusze Polska nadal nie otrzymuje. Jest jeszcze jedno narzędzie, z którego rząd korzysta, żeby pohamować, powstrzymać inflację. To są dwie tarcze antyinflacyjne. Obniżenie VAT-u, między innymi do zera na energię elektryczną. Nie ma jasnej deklaracji rządu, co dalej z tą tarczą antyinflacyjną. A jakie jest pańskie i państwa Platformy Obywatelskiej stanowisko? Przedłużać na 2023 rok, czy uwolnić ceny na nowo? No myślę, że rząd tutaj jest bardzo niekonsekwentny, dlatego że z ust przedstawicieli najważniejszych instytucji pada zapewnienie, że na przyszły rok tarcza nie jest przewidziana i co więcej, w projekcie budżetu na przyszły rok, nad którym pracujemy, też nie ma ani złotówki na tę tarczę. To ten budżet to w ogóle jest bardzo optymistyczny. 68 miliardów tylko deficytu, inflacja zaplanowana na stosunkowo niskim poziomie, a wydatki tylko rosną. I czytam projekt zamrożenia cen energii 24 miliardy. Dodatkowy program pomocowy dla przedsiębiorstw energochłonnych 5 miliardów. Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 35 miliardów. Dodatek węglowy 11 miliardów i mógłbym tak dalej wyliczać. Pojawia się aż pytanie, skąd mamy na to pieniądze? Jesteśmy aż tak bogaci? Jesteśmy zadłużeni na maksa, najbardziej w historii, dlatego że jeżeli porówna się to, jak wzrastał dług publiczny za rządów PiS-u, to jest najszybszy przyrost długu w historii. Jeżeli popatrzymy na ten wzrost długu, który został przez PiS ukryty poza budżetem w różnych instytucjach, w obligacjach, które są wydawane przez państwowe instytucje, to w przyszłym roku ten dług wyniesie 1 740 000 000 000 złotych. Oznacza to, że każdy Polak, bez względu na to, czy jest w kołysce, czy się uczy, czy pracuje, czy jest emerytem, będzie zadłużony na ponad 40 tysięcy złotych. Czegoś, panie pośle, nie rozumiem, bo rząd wyższy i premier Mateusz Morawiecki przekonują od miesięcy, że to, że właśnie teraz są pieniądze na programy pomocowe, to, że były pieniądze na covidowe programy pomocowe i osłonowe, no to jest rezultat walki z mafiami VAT-owskimi, a pan mówi, że my się zapożyczamy na ponad 1 000 000 000 złotych. Jak to jest? Premier Morawiecki mówi nieprawdę. Jedyna mafia VAT-owska, o której słyszeliśmy, to była ta, która ulokowała się w Ministerstwie Finansów.
i to byli ci, którzy byli jako urzędnicy też zamieszani w taki proceder, bo nie słyszałem, aby premier Morawiecki czy prokurator generalny doprowadzili do jakiegoś spektakularnego odzyskania pieniędzy. Jedyne, co wiemy, to jest to, że rząd finansuje ten wielki wzrost wydatków po prostu zwiększając zadłużenie. Wyciąga wydatki poza budżet, ukrywa to przed parlamentem, czyli przed obywatelami. Nie ma nad tym żadnej kontroli i ten przyrost jest drastyczny. On jest nominalnie, ten dług prawie już będzie w przyszłym roku dwa razy większy niż w czasie, kiedy PiS w 2015 roku przejmował władzę. I oznacza to, że te pieniądze trzeba będzie przecież spłacić. A oprócz tego, że trzeba będzie je spłacić, to trzeba będzie zapłacić ogromne odsetki, czyli obsługę tego długu i to będzie już 60 miliardów złotych przynajmniej w przyszłym roku. A przypomnę tylko, że to jest finansowanie programu 500+ na przynajmniej półtora roku. Więc prawda jest taka, że wszystkie te obietnice, o których mówi premier Morawiecki, będą pochodzić po prostu z zadłużenia, z długu, z pieniędzy, które będziemy musieli po prostu pożyczyć. To trudne zadanie, jako opozycja chcą państwo na siebie wziąć z tym oddłużaniem Polski w sprawie biliona złotych. Jaki jest na to pomysł? Wie pan, tutaj trzeba powiedzieć jasno, że rząd, bo tego się oczywiście od pstryknięcia palcem zrobić nie uda. Tu są potrzebne długofalowe działania. Prawda jest taka, że rozwój gospodarczy i rozwój kraju można realizować poprzez inwestycje. Inwestycje, które tworzą miejsca pracy, które rozwijają technologie, które sprawiają, że państwo jest, czy gospodarka jest w stanie wytwarzać coś, czegoś więcej niż była do tej pory. Przez rozwój technologiczny, przez budowanie nowych fabryk i tak dalej, i tak dalej. A za rządów PiS-u poziom inwestycji w stosunku do produktu krajowego brutto jest najniższy od ponad 20 lat. Kiedy PiS przejmował władzę, to było ponad 20%, a dzisiaj jest 16%. Czyli chociaż z drugiej strony, panie pośle, no przez te ostatnie chociażby 2-3 lata w gospodarce światowej zmieniło się mnóstwo i nie mówię tylko o wojnie energetycznej, jaką Rosja wytoczyła całemu światu zachodniemu, a wojnę militarną Ukrainie, ale mówię także o kwestiach pandemicznych, o zerwanych, to ulubione powiedzenie premiera Morawieckiego, o zerwanych łańcuchach dostaw, no ale tak rzeczywiście było, jeśli chodzi o przemysł, o pracowników, o robotników, o przepływ towarów, a także w niektórych wypadkach usług. Premier Morawiecki będzie cały czas powtarzał o zerwanych łańcuchach dostaw, a ja uważam, że on zerwał z odpowiedzialną polityką. I prawda jest taka, że jeżeli popatrzymy na poziom inflacji, który wynosi dzisiaj prawie 18%, to ponad 10% tej inflacji to są skutki tak zwane wewnętrzne, czyli to jest ta inflacja bazowa. Jeżeli z tej inflacji wyciągniemy to, co dotyczy wzrostu cen żywności, energii, paliwa, to się okaże, że ta inflacja bazowa to jest ponad 10% i za to w całości jest odpowiedzialny rząd. Już przed wybuchem pandemii ta inflacja bazowa, o której mówię, czyli ta, na którą nie mają wpływ te czynniki zewnętrzne, tak to się mówi, czyli paliwa, ceny paliw, energii i żywności, ona była dwukrotnie wyższa niż cel inflacyjny. I wtedy Rada Polityki Pieniężnej nic nie robiła. Rząd realizował działania, które tylko podkręcały tę inflację. I dzisiaj niestety mamy tego skutki, więc odwrócenie tego trendu będzie bardzo trudne, ale jest możliwe. Tutaj przede wszystkim potrzeba odpowiedzialnej, racjonalnej... W pańskim przekonaniu, w jakim okresie jest możliwe to zahamowanie, czy też odwrócenie trendu inflacyjnego? No bo jednak kredytobiorcy dokonują dużego poświęcenia w ramach podwyżki stóp procentowych. Przecież w przypadku niektórych kredytobiorców raty urosły już dwukrotnie od powiedzmy tego najniższego momentu w pandemii od 2020 roku. Z drugiej strony rząd przyznaje wakacje kredytowe, no ale to wiemy, że jest działaniem proinflacyjnym, a nie anty. Nie ma jakiejś takiej perspektywy ani dla kredytobiorców, ani dla banków, że ten trend w przewidywalnym okresie da się odwrócić. No niestety wielu analityków wskazuje, że ta inflacja wysoka będzie nam towarzyszyć przez cały przyszły rok. I niestety, pomimo tego, co prezes Glapiński opowiada, to tendencje są dosyć niekorzystne, bo my mówimy o porównaniu rok do roku inflacji, czyli październik tego roku do października tego roku, 18%, bardzo duży wzrost, jeden z najwyższych w Unii Europejskiej. Ale jak popatrzymy na prognozy najważniejszych światowych instytucji, jak Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to on na przyszły rok
zapowiada czy przewiduje inflację w Polsce najwyższą w Europie. Więc to ewidentnie widać, że plany, które rząd zapowiada, jeszcze oczywiście w roku wyborczym, no, mogą sprawić, że ta inflacja będzie nam towarzyszyć no, przynajmniej jeszcze kilkanaście miesięcy. Ale jeżeli popatrzymy też na to, jaka jest tendencja z miesiąca na miesiąc, no to proszę zwrócić uwagę, ja to sobie sprawdziłem. W lipcu ta inflacja miesiąc do miesiąca wzrastała o 0,5, potem 0,8, we wrześniu 1,6 i w październiku 1,8, czyli to jest coraz wyższe. Jestem przekonany, że święta Bożego Narodzenia i ten okres, w który wchodzimy, sprawi, że te ceny będą niestety jeszcze wyższe. Co robi rząd, żeby to zahamować? Niestety nic. 24 listopada, jak mówiliśmy w faktach RMF FM, Wielka Konwencja Gospodarcza Platformy Obywatelskiej. Początkowo miała to być konwencja programowa, taka dwudniowa, z całościowym programem na wybory. Ostatecznie podjęli państwo decyzję, że ograniczają się tylko do tych kwestii gospodarczych. Padnie hasło waloryzacji 500+ do 700 zł? Myślę, że to, co zostanie przedstawione na konwencji, o tym wszyscy się dowiedzą w dniu tej konwencji. Natomiast jestem przekonany, że przedstawimy racjonalne rozwiązania dotyczące kwestii też energetycznych, które pokażą, jak można o tę suwerenność energetyczną walczyć, co należy zrobić, jak wspierać odnawialne źródła energii, jak wspierać działania, które pozwolą nam po prostu na zahamowanie tych drastycznych wzrostów kosztów energii. I o tym się wszyscy państwo przekonacie już za kilkanaście dni. Myślę, że będzie to na pewno ciekawe, interesujące. Dobrze, czyli mamy ogólne zachęcenie do oglądania transmisji 24 listopada. To teraz ja, panie pośle, ponowię swoje pytanie. Czy hasło waloryzacji 500+ do 700 zł to jest pomysł, z którym Platforma chciałaby iść do przyszłorocznych wyborów? Nie mam takich informacji. Myślę, że dzisiaj powinniśmy robić wszystko, aby ograniczyć skutki inflacji, dlatego że... A to by było działanie proinflacyjne? Zdecydowanie. Przekazywanie kolejki. Co z tego, że ktoś... Inaczej, jeżeli ktoś zaproponuje jakieś dodatkowe pieniądze, które będą dotyczyć waloryzacji, no to prawda jest też taka, że będzie miało to też efekt, który może raczej do wzrostu takiej inflacji się przyczynić. Myślę, że to, czego dzisiaj ludzie oczekują, to jest ograniczenie tego tempa wzrostu, tego tempa drożyzny, dlatego że te ceny w sklepach są no, drastycznie wysokie. Ludzie po prostu nie wiedzą już, jak wiązać koniec z końcem, a jednym z przykładów jest sytuacja nauczycieli. No proszę zwrócić uwagę, że minister Czarnek opowiada, że pensje nauczycieli średnio wzrosną w przyszłym roku jakieś 12%, ale jeżeli policzy się inflację, która jest w tym roku i będzie w przyszłym, i to te ostrożne założenia, które ma rząd, no to ta inflacja będzie dwa razy wyższa niż wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Więc to tylko pokazuje, że coraz trudniej Polakom będzie wiązać koniec z końcem i trzeba realnych, odpowiedzialnych działań Narodowego Banku Polskiego, rządu, aby uchronić Polaków przed drożyzną. A na razie patrząc na projekt też budżetu, no to nie ma tam ani tarczy inflacyjnej, nie ma tam tych wniosków, o których opowiadają politycy partii rządzącej, jak kolejne ekstra emerytury, więc trzeba się, no myślę, że będą szukać pieniędzy po prostu zwiększając zadłużenie i generując jeszcze większy dług, a na przyszły rok to będzie gigantyczna kwota, ponad 1 700 000 000 000 zł. Gdyby dwa razy tyle, co w 2015. Gdyby Platformie i opozycji udało się w przyszłym roku wygrać wybory, to i tak będą jeszcze państwo skazani na współpracę z Adamem Glapińskim w roli prezesa Narodowego Banku Polskiego do końca jego kadencji. Czy pan widzi taki scenariusz, w którym do Narodowego Banku Polskiego w listopadzie, grudniu przyszłego roku wkraczają jacyś panowie, parafrazując już słynną wypowiedź, i wyprowadzają Adama Glapińskiego z banku? Powiem wprost, no w Konstytucji jest jasno zapisane, że prezesem Narodowego Banku Polskiego można być przez kadencję. No, naszym zdaniem ten wybór Adama Glapińskiego nie powinien się odbyć, nie powinien pełnić tej funkcji, tym bardziej, że... Czyli pan w tym upatruje pretekstu do odwołania prezesa Glapińskiego, tak? Że został przekroczony ten limit dwóch kadencji. Przypomnę, chodziło o to, że wcześniej Adam Glapiński był członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego i według niektórych można liczyć właśnie ten okres bycia członkiem zarządu jako pierwszą kadencję Adama Glapińskiego w banku. Na tej podstawie będziecie próbowali odsunąć Glapińskiego z NBP-u?
No, myślę, że to są działania, te działania, o których pan redaktor mówi, to uszczegółowienie, w jaki sposób, znaczy to zostanie, zostaną takie decyzje przedstawione i argumentowane, no to jest oczywiście decyzja osób, które no, w sposób konstytucyjny też przedstawią te propozycje. Mamy takie opinie, które pokazują jasno, że ten wybór nie powinien się odbyć, ale myślę, że pomimo tego, że te opinie pokazują te niezgodności formalne, no to jednak skutki dla gospodarki obecności Adama Glapińskiego w Narodowym Banku Polskim są po prostu tragiczne. No, najwyższa inflacja od wielu lat, więc mogę powiedzieć jasno, wystarczyło 6 lat prezesury Adama Glapińskiego, aby inflacja była najwyższa od ćwierć wieku. I takiej sytuacji w Polsce dawno nie było. Ale rozumiem, panie pośle, że z państwa strony deklaracja jest jasna. Z Adamem Glapińskim po ewentualnie wygranych wyborach współpracować się nie da i trzeba będzie znaleźć sposób na to, żeby przestał on być prezesem NBP. Trzeba powiedzieć jasno, prezes Narodowego Banku Polskiego musi być niezależnym fachowcem, a nie prezesem, który będzie jeździł po instrukcję do siedziby partyjnej, bo widzieliśmy prezesa Glapińskiego w siedzibie, kiedy udawał się na audiencję do prezesa Kaczyńskiego. Tak, jak no walczył o drugą kadencję, drugą, trzecią państwa zdaniem kadencję w Narodowym Banku Polskim. Panie pośle, tu stawiamy... Panie redaktorze, i ostatnie słowo, bo proszę. Ja uważam, że rząd PiS-u po prostu chce tej wielkiej inflacji. Ona jest dla nich korzystna, dlatego że im więcej ludzie płacą tego ukrytego podatku inflacyjnego, tym rząd ma większe pieniądze w budżecie na różne swoje fanaberie. I możliwe, że właśnie w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej dogadują taki scenariusz, że z tą inflacją to może nie ma się co jakoś szczególnie z nią... Teraz ja, panie pośle, ostatnie tylko słowo. Tylko dlatego, że będziemy mieli więcej pieniędzy w budżecie. No to jest niedopuszczalne, tam musi być niezależny fachowiec. Ciekawa perspektywa, chociaż moim zdaniem jednak trochę błędne koło, bo im bardziej inflacja galopuje, tym bardziej powoduje niechęć i złość wśród wyborców, którzy później mogą nie głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Ale oczywiście przekonamy się, jak ten mechanizm działa, bądź nie działa w przyszłym roku, w jesienią. Arkadiusz Marchewka, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję panie pośle za rozmowę. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia.